Tomasz Dobosz, gościem Boxing News, witamy. Witam serdecznie. Tomku, już za tydzień twój zawodowy debiut, pierwsza walka jako zawodowiec. Powiedz może, czy jakiś stres się już pojawia, czy raczej traktujesz to na luzie? Traktuję to na luzie, no może jakieś tam obawy są, ile ludzi przyjdzie, kto będzie dopingował, jak ten zawodnik będzie przygotowany z Węgier, w jakiej formie przyjedzie, ale ja jestem dobrze przygotowany, dobrze czas przepracowaliśmy wspólnie z Marcinem Siwym, jestem dobrze przygotowany, wygramy, myślę, że przed czasem. A te treningi jak długo trwały? A treningi przygotowujemy się prawie 6 tygodni, ostro jedziemy, teraz ostre sparingi były, Marcin jest bardzo dobrze przygotowany. No ja staram się dotrzymywać kroku, no ale niestety są tego efekty. No, Marcin prezentuje wysoki poziom, no ja jako już powiedzmy weteran staram się dotrzymywać, ale to są jednak, Marcin musi mnie trochę oszczędzać, bo to nie ten wiek, nie ta umiejętność, nie ta rutyna. No. Twoim rywalem będzie Oliver Nagy, dwie walki wygrane, dwie przegrane, jedna przegrana z Kamilem Zielińskim na gali w Oświęcimiu. Czy widziałeś może jakiś jego pojedynek? Byłem na tej gali w Oświęcimiu, oglądałem, no to nie zaprezentował się tak... Przynajmniej umiejętnościami, no to nie można było, bo przegra bardzo szybko przed czasem. No wygląd, no mógłby trochę lepiej wyglądać. No miał być tutaj zawodnik jakiś z Litwy, ale gdzieś tam Marcinowi nie udało się dopiąć tych formalności. No i został Nagy, bo przyjeżdżają jakąś całą ekipą dużo tych zawodników. No i będzie, kto będzie, to będzie. Ja wychodzę, boksuję, robię swoje i staram się wygrać. No debiut musi być nie bardzo silny zawodnik z jakiejś czołówki polskiej. Tylko lepiej zagraniczny zawodnik, no, który ma tam ileś walk. No, jakieś przetarcie ma, bo ma 4 walki. Doświadczenie większe, nie wiem jak tam z amatorstwem jego było. No ale ja jestem debiutantem, mimo że mam ileś tam walk amatorskich. Ale no co, no, muszę kiedyś zacząć. Teraz chciałem się tu pokazać publiczności w Częstochowie. I co, będę boksował i wygram. A jakie będą atuty Tomasza Dobosza w walce? Wydaje mi się, że jak nigdy nie była tutaj moja dobra kondycja, to teraz będzie to atut, bo bardzo dobrze przepracowałem czas z Marcinem Siwym i wydaje mi się, że jak zawsze moja prawa ręka, prawy prosty to jest to moja broń, po której przewracali się zawodnicy. Z tego co słyszałem, dużo twoich kibiców szykuje się na przyjście na halę. Jak to wygląda? Ile osób przyjdzie do pingu Tomasza Dobosza? No ja tutaj pochodzę spod Częstochowy, w Częstochowie jestem znany, tutaj duży czas udzielałem się, pracowałem na dyskotekach jako ochroniarz, jako porządkowy, ludzie tutaj mnie znają. I przyjdzie bardzo dużo ludzi. Jedni przyjdą, tak jak kiedyś już wspominałem, kibicować na tagę, drudzy przyjdą zobaczyć, a może ten Dobosz, zobaczymy jak mu się zachciało na starość, może przegra, jak się zaprezentuje. Jestem tu osobą dość znaną i będą chcieli tutaj przyjść i bilety się sprzedają z tego, co mi mówi Marcin. Będziesz chciał rywala znokodować w pierwszej rundzie, czy raczej dłużej się pomęczyć, 4 rundy, żeby kibice mogli cię trochę dłużej poobserwować? No tutaj nie będziemy zostawiać jakiś furtek, że będziemy się bawić i czekać na walkę, rozstrzygnięcie na punkty. Będę boksował skoncentrowany, jeżeli się uda trafić, pociągnę dalej i, no i koniec walki, no tak mi się wydaje. Pierwsza zawodowa walka i od razu transmisja w TVP Sport. Jakie jest znaczenie to dla Ciebie ma większe? Nie ma takiego większego znaczenia. No akurat się tak udało, bo tutaj Marcin jest tutaj osobą, która bardzo dobrze się zajmuje taką organizacją takich imprez. Udało mu się, chwała mu za to. No, dużo ludzi mnie tutaj wspiera, zna, no i to też może być tak, że dużo ludzi nie przyjdzie, bo będą mieć w telewizji. To też może być jakby słaby punkt, ale ludzie przyjdą jednak. Przyjdą zobaczyć na żywo, jak Tomasz Dobosz wygrywa w Częstochowie. Jak to się właśnie uda pogodzić, bo najpierw boksujesz ty z Oliverem Nagy, a później Marcin Siwy będzie boksował o pas zawodowy Federacji WBF. Jak to wszystko pogodzicie, żeby zagrało? No wydaje mi się, że Marcin będzie jedna walka, różnicy między nami. To ja, wydaje mi się, że walka moja zakończy się przed czasem. Wygram, będzie dużo czasu na ogarnięcie się i wyjście do ringu i podpowiadanie i kibicowanie Marcinowi i wspieranie go w ringu w swojej walce. Marcin też ma dobrego zawodnika, ale jest bardzo dobrze przygotowany na pełen dystans rund. Jest silny fizycznie, bardzo dobrze przygotowany. Wygra. A właśnie nad czym pracowaliście z Marcinem Siwym, żeby to wszystko dobrze wyszło? No i ta najważniejsza chyba walka w jego dotychczasowej krótkiej karierze zawodowej. Knockout na punkty, jak to widzisz? Nie no, szykowaliśmy się na punkty, szykowaliśmy się na pełen dystans, bo nigdy nie wiadomo jak się walka potoczy, może być jeden cios, może coś tam się stać. Musi być skoncentrowany i musi boksować. Jak się uda znokautować, to uda się pociągnąć, przycisnąć, to musi to zrobić. Ma bardzo dobre wejścia, szybkie ręce, bije mocno sierpami i ciosami z dołu. Tamten zawodnik też się pcha, jest w podobnej budowie fizycznej. I Marcin ma na niego tutaj, mamy opracowaną taktykę. I wygramy. Kiedy kolejny raz Tomasz Dobosz w zawodowym ringu? Na gali w kwietniu grupa NG Promotions, czy może gdzie indziej?
No, na dzień dzisiejszy nie mam planów, jak no, miałoby to być jednorazowe pokazanie się kibicom częstochowskim, a ja co będzie dalej, to zobaczymy. Czas pokaże, jak się to potoczy, czy będzie zdrowie, czy będzie czas na przygotowania, jak to będzie szło. No tutaj na razie staram się skupiać na wsparciu Marcina Siwego i to jego promowanie, bo to jest perspektywny zawodnik, który ma być mistrzem świata. I za 2-3 walki będziemy tu walczyć o tytuły mistrza Polski zawodowców. Dziękujemy za rozmowę, do zobaczenia. Dziękuję ślicznie.